Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne orędzia maryjne, ale chyba nie macie wątpliwości, w jakich tutaj czasach żyjemy, co tak naprawdę się dzieje na świecie, że wypełniają się proroctwa dawane w przeszłości. Trzecia, kochani, wojna światowa już wkrótce może nastąpić. Musimy się tutaj dużo modlić. Wiele z Was, wszyscy, przejdziemy przez mały sąd Boży, w którym zostanie nam ukazana prawda o nas samych. Sami ocenimy swoje postępowanie, czy było ono dobre, czy złe. Wielu się nawróci, ale wielu też pójdzie tą złą stroną i to będzie miało wpływ na ogólnoświatowe wydarzenia. Ta trzecia wojna światowa, przed którą nas ostrzegano, jest naprawdę blisko, więc musimy się tutaj przygotowywać. Wiele państw, tutaj NATO, zostanie wciągniętych w ten konflikt i naprawdę musimy się mieć na baczności. Sami widzicie tutaj, jak Rosja, też jakie są po prostu różne takie ruchy wojskowe, takie militarne właśnie tutaj na Ukrainie w związku z Rosją, jak również w innych częściach świata, między innymi na przykład na Tajwanie. Musimy po prostu być też spokojni i nie brać tego wszystkiego, co jest nam pokazywane. Pamiętajcie, nie brać do siebie tego, co jest nam pokazywane w mediach, bo wiele jest tam nieprawdy i ma to wszystko na celu zmanipulowanie nas, tak? Kochani, ja teraz bardzo Was proszę do wysłuchania tych orędzi, które odebrały Simona Patalano i Angela Fabiani ze ZAR-u we Włoszech. Są to orędzia dosłownie tutaj sprzed niecałych nawet 2 tygodni, więc bardzo Was proszę o wysłuchanie. Simona. Zobaczyłam mamę z Zaro. Miała białą suknię, błękitny płaszcz na ramionach, biały welon na głowie. Była przepasana złotym paskiem, nad którym była biała róża. Białe róże znajdowały się też po jednej na obu stopach, a na piersi było serce ułożone z białych róż. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, a w prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego zrobioną ze światła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci moje, kocham Was i moje serce mocno bije z miłości do każdego z Was. Podczas gdy mama to mówiła, serce z róż na jej piersi zmieniło się w bijące serce z ciała. Dzieci moje, widzieć Was tutaj, w tym błogosławionym lesie, napełnia mi serce radością. Dzieci, bądźcie zjednoczone, bądźcie jedną owczarnią pod jednym pasterzem. Bądźcie własnością Chrystusa. Kościół jest jeden, święty, powszechny, katolicki i apostolski. Są w nim liczne członki, a głowa jest jedna. To Chrystus. Tak, wy bądźcie Jego własnością. Dzieci moje, świat jest zepsuty przez zło. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Potem mama poprosiła mnie, żebym się z nią pomodliła. Powierzyłam jej tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę. Potem mama mówiła dalej. Dzieci moje, kocham Was i chcę widzieć Was wszystkich zbawionymi. Dzieci moje, me serce bije z miłości do Was. Mój umiłowany Jezus cierpiał i umarł za Was, za każde z Was, by móc uczynić Was wolnymi. Wolnymi od śmierci grzechu. Dzieci moje, pozwólcie się prowadzić, pozwólcie się doprowadzić do Chrystusa. Daję Wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego wieczoru dziewica Maryja ukazała się cała ubrana na biało. Także płaszcz, którym była okryta, był biały i okrywał także jej głowę. Mama miała dłonie złożone do modlitwy. W dłoniach trzymała drugą koronkę Różańca Świętego, białą jak ze światła, która sięgała jej prawie do samych stóp. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Mama była otoczona przez licznych aniołów i wielkie światło nie tylko otaczało ją, ale rozświetlało cały las. Aniołowie wyśpiewywali przepiękną melodię i dało się słyszeć dźwięk dzwonu wzywającego na święto. Dzwon był po mojej lewej stronie, dokładnie tam, gdzie Maryja już wiele innych razy mi go ukazywała i gdzie pragnie, by go umieścić. Mama miała przepiękny uśmiech, ale jej oczy były smutne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj, w moim błogosławionym lesie. W tym dniu, tak mi drogim. Dzieci najukochajsze, tego wieczoru modlę się z wami i za was. Modlę się we wszystkich waszych intencjach i za tych wszystkich, którzy powierzyli się waszym modlitwom. Dzieci, również tego wieczoru mówię wam z miłością. Nawróćcie się, nie traćcie więcej czasu. Niestety, z wielkim bólem i żalem mówię wam raz jeszcze. Czekają was ciężkie czasy. Nie chcę was tym przestraszyć, lecz chcę jedynie was przygotować. Ja was kocham i jestem przy każdym dziecku, które mnie wzywa. Dzieci, me serce jest rozrywane bólem, gdy widzę tak wielu, którzy modlą się tylko ustami, a nie sercem. Proszę was usilnie, dzieci, otwórzcie mi wasze serca, uchwyćcie się moich dłoni i idźmy dalej razem. Książę tego świata chce zniszczyć wszystko, co jest dobre, ale wy się nie lękajcie. Kiedy jesteście zmęczeni i zaczyna brakować wam sił, biegnijcie do mego Syna Jezusa. On jest obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. To tam oczekuje was On w milczeniu. Klękajcie przed Nim i miłujcie Go. Miłujcie Go wszystkimi waszymi siłami i całym waszym sercem. Jego serce dniem i nocą bije z miłości do każdego z was. Potem mama poprosiła mnie, żebym się pomodliła za nasz kościół lokalny i cały kościół powszechny. Na koniec wszystkich pobłogosławiła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.